Cześć, witam Was pięknie na moim kanale i zapraszam Was dzisiaj na taką aktualizację filmiku, w którym pokazywałam chustę. To jest ostatni filmik, przed tym oczywiście. Słuchajcie, tam wkradł się taki mały błąd, a właściwie duży błąd i to z mojej winy, ponieważ ten filmik pokazywałam Wam odwrócony, więc dla osób początkujących z pewnością było to bardzo trudne, żeby zrozumieć, o co chodzi w tym filmiku, takich bardzo początkujących, bo te osoby, które już dziergają, dają radę z tym filmikiem. Natomiast dostałam mnóstwo komentarzy, że lepiej by się oglądało, gdyby był nagrany z innej strony, więc postanowiłam dać sobie i Wam przerwę taką świąteczną, bo wtedy niewiele z nas ma czas i chęć na robótki. Natomiast teraz w takiej przerwie między świętami a Nowym Rokiem postanowiłam, że zrobię ten filmik, nagram ten filmik jeszcze raz i wtedy powinno już być wszystko dokładnie opisane, szczególnie, że projekt jest bardzo fajny, bardzo prosty. Zaraz Wam pokażę, o co chodzi. Jeszcze chciałam tylko na wstępie Was bardzo serdecznie poprosić o to, że jeżeli podoba Wam się to, co robię, jeżeli doceniacie moją pracę, kliknijcie subskrypcję, kliknijcie dzwoneczek, żeby dostać powiadomienia o każdym filmie, który wgrywam na YouTube'a, że właśnie tego dnia będzie filmik, czy już jest opublikowany mój filmik. Jeżeli klikniecie ten czarny dzwoneczek, takie powiadomienie właśnie do Was przyjdzie. Bardzo Was też proszę, abyście oglądali moje filmiki od początku do końca. Staram się, żeby nie były zbyt długie, ale to właśnie pomaga w rozwoju mojego kanału i pomaga w tym, żebym dotarła do jak największej liczby osób chcących się nauczyć robienia na drutach, ponieważ no, mój kanał właśnie taki jest dla osób początkujących, dla chcących się nauczyć czegoś nowego w dobie koronawirusa. Jak wiecie, teraz mnóstwo z nas jednak jest w domu, jesteśmy ograniczeni wychodzeniem, więc może warto się nauczyć czegoś nowego. Ale to tyle z mojej strony takiej prywaty, a już teraz przechodzę i pokażę Wam, o co chodzi. Tutaj, o tak, może lepiej. Tutaj jest chusta, słuchajcie, to jest chusta dla dziecka, które wykonuję z takiej bardzo fajnej melanżowej włóczki. Powiem Wam tylko tyle, że robiąc dla dzieci, starajcie się, aby włóczka miała atest. Bo jak wiecie, u dzieci bardzo często ubranka lądują w buzi, więc warto by, żeby nie była ta włóczka szkodliwa. Nie, musicie mieć też pewność, że dzieci nie są uczulone na wełnę. Jeżeli są uczulone, no to wtedy szukajcie takich typowo dziecięcych włóczek, które nie mają w swoim składzie wełny, a są jakimś takim sztucznym tworem. No niestety tak to trzeba powiedzieć. Ale mnóstwo osób teraz jest uczulonych właśnie na wełnę. Więc tak, tak wygląda chusta. Z jednej i z drugiej strony jest ten sam wzór, więc można ją zakładać na dwie strony. A teraz Wam pokażę, jak taką chustę wykonać. To jest bardzo proste w wykonaniu. Na druty nabieramy, słuchajcie, 3 oczka. Oj, teraz nie było nic widać. Na druty nabieramy 3 oczka. Ja tu sobie wezmę drugi drucik. Takie druty pokazowe, to najlepsze są właśnie takie króciutkie, skarpetkowe druty. Mam nabrane 3 oczka. Nawijam włóczkę. To, co jest drut z 3 oczkami, jest w lewej dłoni. W prawej dłoni jest pusty drut. I słuchajcie, przerabiamy. Pierwsze oczko przerabiamy na prawo. Nie zdejmujemy z lewego drutu tego pierwszego oczka, tylko tą nitkę, która tu jest na palcu, przekładamy do przodu i przerabiamy lewe oczko. Mamy oczko prawe, lewe, następne oczko będzie oczkiem prawym. I to ściągamy normalnie z drutu. I ostatnie oczko przerabiamy prawie tak samo jak pierwsze. Czyli przekładamy nitkę do przodu, robimy oczko lewe,
Teraz nie ściągamy go z lewego drutu, nitkę przekładamy do tyłu i z tego samego oczka robimy oczko prawe. I teraz ściągamy. Mamy coś takiego. Odwracamy naszą robótkę. I teraz wykonujemy w ten sam sposób. Pierwsze oczko. Oczko prawe. Nie ściągamy go z drutu. Przekładamy tylko nitkę. I przerabiamy oczko lewe. Oczko prawe, oczko lewe, następne oczko prawe i następne oczko lewe. I kolejne oczko prawe i zostaje nam ostatnie oczko. I tu przerabiamy oczko lewe, nie ściągamy z lewego drutu, przekładamy sobie tylko nitkę i przerabiamy oczko prawe. Pamiętajcie, że każde pierwsze oczko przerabiamy w każdym rzędzie tak samo, a więc najpierw prawe, potem lewe i wykonujemy to z tego jednego oczka. Robimy oczko prawe, nie zdejmujemy tego oczka z lewego drutu i z tego samego oczka wykonujemy oczko lewe. W ten właśnie sposób, popatrzcie. Oczko prawe, nie zdejmuję, bo normalnie zdjęłabym to oczko, nie zdejmuję. Przekładam sobie tylko tą nitkę roboczą, żebym mogła wykonać oczko lewe. I oczko lewe. I teraz ściągam to oczko z drutu. Prawe, lewe, zawsze w każdym rzędzie tak samo. Najpierw prawe, potem lewe. I potem już jedziemy. Prawe oczko i lewe oczko i prawe i lewe. I prawe. I zostało nam jedno oczko na lewym drucie. I tu przerabiamy najpierw oczko lewe. Nie ściągamy. Przekładamy nitkę do tyłu. I oczko prawe. A więc tak. Przerabiając każdy jeden rząd. Każdy jeden rząd. Pierwsze oczko, w pierwszym oczku robimy dwa oczka. Najpierw prawe, potem lewe. Następnie przerabiamy tak, jak schodzą z drutu. Zaraz Wam pokażę, o co chodzi. Dojeżdżamy do tego ostatniego oczka. W ostatnim oczku przerabiamy najpierw oczko lewe, potem oczko prawe, czyli odwrotnie, jak było na początku naszej robótki. Odwracam teraz robótkę i popatrzcie. W każdym rzędzie pierwsze oczko przerabiamy w ten sposób. Najpierw prawe, nie ściągamy z drutu, jedynie przekładamy sobie nitkę i lewe. I teraz już sam wzorek będzie Wam pokazywał, że no nie jesteście się w stanie pomylić. Tu, gdzie jest taka choineczka, jest oczko prawe. Tu, gdzie jest brzuszek, jest oczko lewe. I kolejne oczko jest prawe i znowu jest brzuszek, czyli lewe, kolejne choineczka, czyli prawe i brzuszek lewe i kolejne prawe i ostatnie oczko przerabiamy odwrotnie do pierwszego. Skoro przed ostatnim było prawe, to w ostatnim robimy najpierw lewe, przeciągamy nitkę na drugą stronę i potem oczko prawe. I w taki oto sposób będziecie wyrabiać taką chustę, jaką Wam tutaj pokazałam. Cały czas przerabiamy w ten sam sposób. A więc pierwsze oczko, z jednego oczka przerabiamy oczko prawe i lewe. Następnie przerabiamy tak, jak nam wzór pokazuje. Dojeżdżamy do ostatniego oczka i w ostatnim oczku zawsze w każdym rzędzie przerabiamy oczko lewe i prawe. Ot cała filozofia tego wzorku i wtedy wychodzi Wam taka fajna trójkątna chusta. Możecie ją zrobić dla dziecka, dla siebie. Bardzo fajnie się robi, bardzo szybciutko się robi, jest prosta w wykonaniu i mam nadzieję, że wiele z Was taką chustę wykona dla siebie czy dla kogoś z rodziny jako
Jako jakiś prezencik zbliża się Dzień Babci. Babcia z pewnością się ucieszy, kiedy wnuczka wydzierga coś dla niej. Spróbujcie, dajcie znać, czy coś z moich filmików Wam się przydaje. Zostawcie też, tak jak powiedziałam chyba wcześniej, nie wiem, czy powiedziałam, a jak nie powiedziałam, to poproszę Was jeszcze raz o zostawienie komentarza, bo to zawsze jest motywacja. Teraz chciałam Wam jeszcze złożyć najserdeczniejsze życzenia, bo no filmiku już na pewno nie będzie w starym roku. Najserdeczniejsze życzenia na ten nadchodzący 2022 rok. Niech on będzie lepszy niż ten poprzedni, a oby nie był gorszy. Życzę Wam tego z całego serca. Życzę Wam również przede wszystkim zdrowia i spełnienia marzeń, bo naprawdę zdrowie i spełnienie marzeń to są wielkie rzeczy. Życzę Wam tego, życzę sobie tego i co, spotykamy się już w nowym roku. Dziękuję Wam pięknie za dzisiaj. Trzymajcie się i do następnego filmiku. Pa, pa!